Szpital Powiatowy w Kętrzynie realizuje projekt pod tytułem Kompleksowa informatyzacja szpitala wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania placówką. Przedsięwzięcie to umożliwi zbudowanie systemowej infrastruktury komputerowej. Cyfryzacja jednostki będzie obejmowała okablowanie strukturalne wraz z zapleczem technicznym i dotyczyć będzie budynku głównego szpitala, budynku administracji oraz budynku fizjoterapii, które połączy sieć komputerowa, gdzie budynek szpitala będzie głównym punktem dystrybucji informacji. Zadanie informatyzacji szpitala obejmuje wykonanie takich czynności jak zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej łączącej budynek szpitala jako głównego punktu dystrybucji informacji z budynkami administracji i fizjoterapii. Zaprojektowanie i budowę instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania nowych punktów dystrybucyjnych sieci komputerowej. Zaprojektowanie i wykonanie sieci strukturalnej w budynkach administracji, fizjoterapii i szpitala. Zaprojektowanie i budowę instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania nowych punktów sieci komputerowej. Instalacja systemu komunikacji wewnętrznej z centralą telefoniczną. Adaptację pomieszczenia na potrzeby przyszłej serwerowni. Jak mówi dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Małgorzata Jadczak, celem realizacji projektu kompleksowej informatyzacji jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania szpitala poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego. Przyczyni się to do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększy komfort pacjentów, a także poprawi warunki pracy personelu zarówno medycznego, jak i administracyjnego. Pozwoli również lepiej zarządzać czasem pracy kadry szpitala i przyspieszy reagowanie w przypadku zagrożeń zdrowia.